Jest Malta, jest Rusałka, są termy i jest Chwiałka. Mamy wreszcie Wartę i wreszcie mamy też przystanie. Może tylko morza brak. Może kiedyś do nas dotrze, bo takie są proroctwa naukowców zajmujących się ociepleniem klimatu. Teraz musi nam wystarczyć plaża. W Poznaniu mamy plażę miejską, jest też plaża nad Maltą. We wtorek ruszyła plaża na Targach Poznańskich. Mieszkańcy Poznania będą mogli korzystać z przygotowanych przez nas boisk. Mamy boiska do piłki nożnej, do siatkówki, do badmintona. Można pograć w bule na specjalnie przygotowanym miejscu. Jest piaskownica dla dzieci, trybuny, gdzie można kibicować piłkarzom. Na plażę można wejść od strony mostu dworcowego. Można też wjechać od ulicy Śniadeckich. Plaża będzie czynna od godziny 9 do 20. Dobry pomysł, bardzo fajny i mówię, dla dzieci bezpiecznie tu jest. I duży, ładny teren, czysto przede wszystkim. A mówię, brak tylko basenu jakiegoś albo w ogóle jakiejś wody, żeby dzieci jeszcze trochę pochlapały się w te upały. Dzisiaj gram w badmintona, w siatkówkę i w piłkę nożną. Nie wiem, nie mogę zdecydować, jaką zabawę się mam bawić. Piłka nożna, tylko źle się gra, ponieważ jest dużo piasku i nieutwardzona nawierzchnia. Psa, kota. To jest idealne miejsce. Jest dużo miejsca i jest bezpiecznie przede wszystkim. Akcja Lato z MTP to nie tylko plaża. Zorganizowano także wystawę opowiadającą o historii targów. Opisujemy historię targów poprzez infrastrukturę właśnie, tak? Poprzez opisywanie naszych budynków zabytkowych, czy to iglicy, czy pawilonu 12, ale także informacje o najnowszych naszych pawilonach, pawilonie 6A, czteropaku, czy holu wschodnim, czyli tym wejściu od mostu dworcowego. Plaża będzie czynna przez cały sierpień. Wstęp jest bezpłatny.